kupując suknię wieczorową, obawiacie się, że kupujecie ją na raz. No bo przecież mówi się o tym, że kobiecie nie wypada pojawić się dwa razy w tej samej kreacji. Zaraz pokażę Wam, jak jedną sukienkę wystylizować na różne sposoby, tak żeby osiągnąć absolutnie inny efekt. Słuchajcie, wszystkie stylizacje oprę na sukienkach z mojej kolekcji, natomiast to wszystko, co tu zobaczycie, możecie tak naprawdę wykorzystać na dowolnie przez siebie wybranej kreacji. No to zaczynamy. Oczywiście tym elementem pierwszym startowym jest suknia, no i ta pierwsza stylizacja jest na tę wyjątkową okazję, na którą ją kupujecie, więc mamy tutaj stylizację taką najbardziej elegancką. Zdecydowałam się połączyć tę gorsetową suknię z oczywiście kolczykami sporymi i błyszczącymi, czyli z czymś, co uwielbiam i jak wiecie, mam tych kolczyków sporo. Kolejna rzecz, też właśnie w kolorze srebrnym, to błyszczące buciki, które dają taki efekt księżniczki. No i ostatni element, na który się zdecydowałam, to jest torebka, która jest w kolorze sukni, chociaż nieco intensywniejszą ma barwę. No i tak naprawdę tylko podkreśla odcień tej sukienki. No i całość jest bardzo słodka i faktycznie taka... tak naprawdę też nie mogę powiedzieć, że tylko na wieczór, no bo w ciągu dnia też można by się tak pokazać, ale chodzi o to, że to jest stylizacja zdecydowanie elegancka na specjalne wyjście. Co dalej? Pewnie zaskoczy Was zastosowanie t-shirtu do tiulowej spódnicy, ale tak, to jest teraz bardzo fajny, modny element stylizacji. Biały t-shirt świetnie sprawdza się nie tylko z jeansami i marynarką, ale również z taką sukienką. Tak naprawdę ten t-shirt można by połączyć się z taką sukienką w każdym kolorze i będzie to się prezentowało razem świetnie. Jest młodzieżowo, jest modowo, jest zadziornie, ale jest nieco mniej sexy, spokojniej. No i mniej go. Całość uzupełniłam złotymi detalami, bardzo modnymi w tym sezonie chokerami. Do tego mam złotą torebeczkę, akurat postawiłam na taką fikuśną, metalową w kształcie serduszka. A na dole mam buty na szpilce, ale tym razem sandałki. Czas na najbardziej wygodną, komfortową, a zarazem nadal elegancką wersję stylizacji tej oto sukienki. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj mam zestawioną marynarkę z tiulową spódnicą. Tak naprawdę jest to taki trend, który bardzo mocno jest promowany przez dom mody Dior. Oni szczególnie stawiają na takie kolory jak czerń oraz beż i świetnie to się sprawdza, ale jak widać, można również zabłysnąć w kolorze. Ta marynarka akurat jest zrobiona z takiego cekinowego materiału, ale również z gładkiej, fajnej tkaniny będzie prezentowała się dobrze. To, co jest ważne, to to, żeby ta marynarka była trochę dłuższa i koniecznie, żeby miała pasek podkreślający talię. Tutaj mam taki miękki pasek, ale również świetnie będzie wyglądał taki szeroki, skórzany, mocny pas. No i do całości oczywiście musiałam dopasować torebkę, no więc skoro akurat ta stylizacja jest tak mocno osadzona w trendach, to musiała być pasująca do tego torebka. No więc teraz torebka, która absolutnie jest na topie, czyli torebka, którą nosi się po prostu o tak pod ręką. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Czas na kolejną sukienkę. Kolejna suknia, tym razem bardzo fajna opcja, bo sukienka dwuczęściowa, która daje nam mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o późniejsze przestylizowywanie jej. Natomiast ta pierwsza wersja, czyli wersja elegancka, glamour, no to po prostu połączenie eleganckiej, błękitnej sukni z dodatkami w stylu glamour. Oczywiście błyszczące kolczyki i bardzo fajna, nowoczesna, twarda kopertówka, nawet tak zwana mydelniczka, czyli taka malutka, twarda torebeczka. Do kolejnej stylizacji użyłam dołu z tej dwuczęściowej sukni, no i połączyłam go z
nieśmiertelną, totalnie klasyczną i ponadczasową białą koszulą. No i wyszło z tego takie połączenie bardzo eleganckie, bardzo kobiece. Powiedziałabym, że takie wyrafinowane w stylu Karoliny Herrery. Jeszcze specjalnie tutaj postawiłam tak zadziornie ten kołnierzyk, żeby podkreślić, że to jest taka wyjątkowa stylizacja. Dobrałam jeszcze torebeczkę malutką w odpowiednim kolorze, trochę w stylu vintage. No i mam wrażenie, że wszystko razem wyszło naprawdę nieźle. Jak Wam się podoba? Fajne jest to, że wybierając suknię ze spódnicą, możecie ją później sobie obciąć. Ja powinnam nawet tą troszeczkę obciąć, bo jak widzicie, jest na mnie za długa. Ale na początku, na tę pierwszą, najważniejszą okazję, na którą ją kupujecie, możecie mieć długą, możecie nawet sobie zostawić odrobinę trenu z tyłu, bo to zawsze ślicznie wygląda. A później możecie na przykład ten tren wyrównać i mieć po prostu spódnicę do ziemi, a potem możecie ją zrobić jeszcze krótszą. Ten model na pewno świetnie będzie wyglądał praktycznie w każdej długości. Jeżeli obetniecie ją do połowy łydki, będzie świetnie. Jeżeli obetniecie ją nad kolanem, też będzie bardzo dobrze, bo ma tutaj szeroki pas, mocno podkreślający talię, który właśnie świetnie będzie wyglądał z tym rozszerzanym dołem każdej długości. No i kolejna stylówka. Zapewne t-shirt oraz jeansową kurtkę każdy ma w swojej szafie. No i połączenie takiej kurtki z tą delikatną spódnicą też jest absolutnie na czasie. I właśnie teraz bardzo mocno łączy się takie lekkie, delikatne tkaniny z mocnymi akcentami. U mnie zdecydowanie mam mocny jeans, ale również super ciężkie buty, no, które teraz są uwielbiane przez bardzo dużą rzeszę osób. Mam do tego jeszcze malutką torebeczkę w stylu listonoszki, akurat na telefon i dokumenty w odpowiednim kolorze. Jest super. No i tym razem coś totalnie na luzie, czyli pozornie elegancka góra zestawiona z jeansami. Ja akurat wzięłam takie typu boyfriend. Na pewno macie w swojej szafie swoją ulubioną parę jeansów. No i ten akurat błękit świetnie komponuje się z każdym tak naprawdę odcieniem spodni jeansowych. A jak nie macie idealnie pasującej torebeczki, to zawsze możecie ukraść coś babci z szafy. Jeżeli nie macie jednak ochoty tak mocno eksponować brzucha, do tego typu krótkiego topu możecie spokojnie założyć spodnie o wysokim stanie. Czas na ostatnią suknię. Pewnie część z Was ma w swojej szafie długą, błyszczącą suknię. No i oczywiście to jest stylówka bardzo wyjściowa. Tak naprawdę z delikatną, czarną, bardzo prostą, klasyczną torebką i z czarnymi, klasycznymi sandałkami na obcasie. To jest kreacja sylwestrowa, wyjściowa na czerwony dywan. Kiedy materiał sukni jest tak błyszczący, to nawet ja, oczywiście największa wielbicielka biżuterii, postawiłam na zero biżuterii, więc okej. To oznacza, że tu naprawdę dużo się dzieje i nie trzeba jeszcze dodawać błysku. Ta odsłona sukni zdobionej cekinami udowadnia, że cekin wcale nie musi być ekstremalnie elegancki i panciowaty. Okazuje się, że można go potraktować na ostro, młodzieżowo, rokowo. I tak właśnie to zrobiłam. Przede wszystkim pierwszy element stylizacji to jest kurtka typu ramoneska, czarna, skórzana. No zobaczcie, siedzi z tymi cekinami jak zła. No i dopasowałam do tego jeszcze ciężkie buty, oczywiście żadnych obcasów, płaski, czarny, skórzany botek. A jeśli spodobały Wam się sukienki, które dziś tutaj pokazywałam, to oczywiście możecie je kupić w sklepie online. Zostawiam Wam tutaj link do sklepu. Znajdziecie tam te modele oraz wiele innych. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.